Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i jakby na wstępie chciałam Wam podziękować za bardzo pozytywny odbiór ostatnich dwóch filmów, które się pojawiły na kanale, czyli filmu o końcu karmienia piersią oraz o spaniu samemu z dzieckiem, znaczy samodzielnego zasypiania dziecka. Ale chciałabym się odnieść do czegoś, co zauważyłam, jakby to nie jest tak, że odkryłam to w tym tygodniu, ale jakby w tym tygodniu się bardziej na to zwróciłam uwagę, czyli na taki temat tabu, który nie wiadomo skąd się pojawił i myślę, że może powodować, że wiele osób może mieć potem problem ze swoim macierzyństwem, ze swoim po prostu rodzicielstwem. I chodzi mi tutaj o płacz dziecka i to jest z jednej strony niby takie logiczne, że dziecko płacze, ale zauważyłam, że jakby powiedzenie publiczne, że moje dziecko płacze, jakby od razu jakby przypisuje osobę do tego, że pewno nie było to dziecko, że to jest jakaś, nie wiem, patologiczna rodzina, a prawda jest taka, że każde dziecko płacze i jakby nawet nie chodzi mi o komentarze, ale po ostatnim filmie dostałam tak dużo maili od Was, że z różnych powodów Wasze dzieci płaczą i tak jakby wiele osób chce się od razu usprawiedliwić, że moje dziecko płacze, bo ząbkuje, bo coś tam, bo coś tam, a tak naprawdę dziecko czasami potrafi płakać po prostu bez powodu, znaczy ono tam ma jakiś powód, ale tak wyraża swoje emocje i mam naprawdę dziwne poczucie, że w dzisiejszych czasach jakby szczęśliwe dziecko to właśnie takie przytulone przez rodziców i po prostu ludzie lansują jakby na zewnątrz modę niepłaczących dzieci. Ja wiem, co się działo rok temu, jakby ja widzę też ze swojej perspektywy, jak do tego podchodzę. Wiem, co się stało rok temu, kiedy nagrywałam jakiegoś vloga i Antek płakał w pokoju obok, ale był z tatą. I jak co się działo w komentarzach, tego filmu już nie ma na kanale, bo to, co się działo, to była jakaś masakra, w sensie wiele osób uważało, że fakt, że ja stoję i nagrywam, kiedy przecież Antek był w bezpiecznych rękach, ja wiedziałam, dlaczego płaczę, płakał, bo nie lubił się przebierać, ale jakby to nie powodowało, jakby moja obecność tam by nie spowodowała tego, żeby przestał płakać, bo po prostu nie lubił być w tamtym okresie przebierany przed kąpielą, po prostu. I ja do tego tak podchodzę, że to jest jakby element macierzyństwa, że dzieci płaczą, ale mam takie naprawdę dziwne wrażenie, że powiedzenie jakby publicznie, że moje dziecko płacze, powodowało, że jakby, nie wiem, degraduje się w roli matki, jestem już, nie wiem, gorszą mamą, kiedy tak naprawdę każde dziecko płacze, w sensie nawet mój aniołek, który jest grzeczny, zasypia, słuchajcie, zdarzają się dni, w których płaczę cały czas. No różnica jest taka, że nie widzicie tego na YouTubie. Po pierwsze, że po tej akcji całej z płaczem powiedziałam, że wycinam takie fragmenty i nawet jeżeli się zdarza, że nie wiem, Antek w pokoju obok się wywróci, ja po prostu wycinam w trakcie obróbki takie fragmenty, bo nie chcę już czytać tych komentarzy. I wiem, że to też buduje obraz właśnie niepłaczącego dziecka i bardzo źle. I z drugiej strony powinny być takie fragmenty. Z drugiej strony właśnie ludzie od razu uważają, że to się dzieje od razu jakaś krzywda i nie wiadomo co, właśnie temu płaczu jest przypisywane takie najgorsze rzeczy, a to jest normalny element bycia rodzicem. Dostałam też sporo wiadomości na temat tego, że skoro moje dziecko zasypiając w ogóle płakało, to ja mu zrujnowałam psychikę, bo jak dziecko płacze, to ja do drugiego roku życia powinnam biec i od razu go przytulać, bo dziecko tego potrzebuje, potrzebuje mojej czułości, a po drugim roku życia dziecko można ewentualnie zacząć od tego, jakby wiecie, wyciągać i tych wiadomości jest naprawdę bardzo dużo i jestem naprawdę zdziwiona, w sensie niektóre to są na zasadzie, wiecie, ty głupia babo i w ogóle jak możesz tak mówić, jak możesz to powiedzieć publicznie. Słuchajcie, naprawdę ja nie mogę tego pojąć, jak dużo ludzi nie może tego zrozumieć, że ja z stuprocentową jakby akceptacją i szacunkiem podchodzę do każdego rodzica. Jeżeli uważacie, że wam się lepiej śpi razem, to super, w sensie wtedy nie do końca rozumiem, po co oglądać film o usypianiu samodzielnie, bo to tak samo jest, jak mówiłam Wam o tej macierzyństwie, oczekiwania kontra rzeczywistość, to takie filmy, jak widzę, że a nam się na przykład, jak ktoś krytykuje to, co ja robię, bo jemu się lepiej śpi, no to dokładnie tak samo, jak ktoś by na przykład nagrywał filmik, jak zrzucić oponkę z brzucha, a pod spodem ktoś by mu pisał komentarz, a ja akceptuję swoje ciało. No w sensie super, że ktoś akceptuje swoje ciało, ale ten film jest o czymś zupełnie innym, w sensie jest o tym, jak się tego pozbyć, bo może ktoś potrzebuje takiej pomocy, albo nie wiem, ktoś przedstawia na kanale fitnessowym pomysły na swoje śniadania, ktoś napisze, a ja lubię na śniadanie zjeść kromkę z szynką. No i super, że lubisz, ale jakby, no wiecie, jest taka granica na zasadzie, no fajnie, ale to nie jest, no mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No super, jakby mi te komentarze zupełnie nie przeszkadzają, żeby była jasność, ale nie zawsze do końca je rozumiem.
Znaczy, rozumiem to, że ktoś coś lubi innego i to w 100% szanuję, ale nie rozumiem, jakby ktoś by powiedział mi na przykład, a ja lubię kromkę z szynką i to jest najlepsze śniadanie i w ogóle to, co pokazujesz, to jest bez sensu. No, to, że ktoś robi coś innego, to nie jest na pewno nic złego. Wszystkie naprawdę kochamy swoje dzieci. Ja nie jestem żadnym ekspertem i jakby też chcę wam powiedzieć, bo bardzo dużo komentarzy jest i wiadomości, a że macie 10-miesięczne dziecko, czy warto wprowadzać takie rzeczy, czy nie warto. Ja nie mam pojęcia. I słuchajcie, ja nie mam żadnego wykształcenia jako pedagog, więc ja nie mam prawa powiedzieć, czy coś zadziała, czy nie. Możecie spróbować, bo ja tak zrobiłam, ale ja jestem kobietą z internetu, która po prostu opowiedziała wam swoją historię, jak to u nas wygląda i nam to pasuje, ale jakby ja nie uważam się, wiecie, za eksperta, że o, to jest jedyna słuszna droga. Uważam, że każdy z nas wybiera swoją drogę i tak naprawdę jak nasze dzieci będą dorosłe, ale nie mówię o 18 latach, jak będą dorosłe, to możemy zobaczyć, czy popełniliśmy jakieś błędy, czy nie. Może okaże się, że to, że nie spał Antek z nami, będzie kiedyś, będę mówić, kurczę, mógł spać z nami, ale na chwilę obecną jest nam dobrze tak, jak jest i to jest dla mnie najważniejsze. I jakby porównywanie dzieci na zasadzie u nas jest lepiej, bo my przytulamy dziecko, no to super, w sensie, że ktoś robi inaczej. My też przytulamy dziecko. I wiecie, tak naprawdę nie da się porównać teraz dzieci i metod wychowawczych, bo możemy to zrobić i to też będzie trudne, bo każdy z nas będzie uważać za coś innego. Ktoś będzie uważać, że fajnie będzie, jak jego dziecko osiągnie sukces, będzie, nie wiem, dużo zarabiać i to będzie dla niego synonim tego, że dobrze wychowałem dziecko. A ktoś na przykład uzna, że dobrze wychowałem dziecko, bo nie wiem, bo jest dobrym człowiekiem, ma dobrą żonę, to jakby się nie wyklucza, żeby była jasność. Ale każdy z nas jakby ma inne też parametry tego, jak będzie kiedyś oceniać to, czy po prostu nasze dzieci dobrze wychowaliśmy i dobrze zrobiliśmy. I ja mogę popełniać błędy, ale wy też możecie popełniać błędy, więc jakby pisanie w komentarzu, że źle robisz, bo powinnaś robić inaczej, no to nie ma dla mnie jakby przełożenia, bo równie dobrze ten ktoś, nawet opierając się na jakąś literaturę, też może robić źle. Ale wracając jakby do tematu, o którym chciałam wam głównie powiedzieć, no to właśnie temat płaczu dziecka. Mam wrażenie, że jest teraz urósł do takiego problemu, że jeżeli dziecko płacze, to znaczy, że to jest problem rodziców. I nawet sobie nie wyobrażacie, jak dużo właśnie wiadomości przychodzi, że moje dziecko płacze, ja nie wiem dlaczego, co ja robię źle, mam wyrzuty i w ogóle. Oczywiście, że na pewno mogą być jakieś kolki, bóle zębów i miliard innych powodów, ale mam wrażenie, że właśnie mówienie publicznie, że moje dziecko płacze i jakby... Ja nie mówię, że wiecie, idzie spać i dajemy mu się wypłakać, ale na przykład powiem wam najlepszy przykład, jaki mamy w tym momencie. Antek ma 14 miesięcy i zaczął odkrywać, że on jest sam i może wyrażać swoje zdanie. Jak wyraża swoje zdanie? Nie, 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 nie. I na przykład Antek wpada na pomysł, że weźmiemy pilota i będziemy nim uderzać o szybę. Więc teraz co ja robię? No oczywiście, że zabieram mu tego pilota. Mówię, że syneczku, no nie wolno, bo to jest pilot, to jest szyba. Tłumaczę mu tą rzeczywistość. I co robi Antek? No nie myślicie, że mówi i idzie się dalej bawić. Oczywiście, że płacze, bo chce tego pilota i to jest jego sposób na to, żeby tego pilota odzyskać. No i teraz jest jedna możliwość, że... Podejrzewam, że część rodziców powie, dobra, dam mu tego pilota, no bo niech odkrywa świat, jest ciekawy i też wymyśli jakąś teorię do tego, żeby dziecko sobie biegało z tym pilotem, nie wiem, kablem, czymkolwiek, co dla mnie na przykład nie jest zabawką. I ktoś dorobi do tego teorię, bo on lubi na przykład kable, co dla mnie jest absurdem, w sensie ja biorę Antkowi ładowarkę i mówię, synuś, to nie jest do zabawy, zawijam i chowam do szuflady. No i jak płaczę, to najwyżej mogę koło niego siedzieć, przytulić go i tłumaczyć mu, nie, to nie jest do zabawy. I ja też jestem na przykład przeciwniczką tego, żeby wtedy odwracać dziecko uwagę na zasadzie, a masz tu książeczkę, na, nic się nie dzieje. Nie, dziecko musi zrozumieć, że czasami są granice i czegoś nie można. I oczywiście, że ono testuje też nas jako rodziców i... Nie wyobrażam sobie, oczywiście wtedy nie odpalam kamery i nie robię, dobra, to teraz nagram i pokażę, jak to wygląda u nas, bo to nie ma sensu, w sensie moje życie się toczy, ja część rzeczy się z wami dzielę, ale nie pokazuję wam też na przykład, nie wiem, jak godzinę rano się przytulamy w łóżku i się wygłupiamy w naszym łóżku, bo to nie oznacza, że Antek nie śpi z nami, to ja go nigdy nie wezmę do naszego do łóżka i ja go nie przytulam, bo on rano na przykład zje mleko i bardzo lubi się przytulać, ale jakby porównywanie sytuacji, jedna z was właśnie napisała, że lubi
spać z dzieckiem. Ja to jak najbardziej szanuję. I jednym z jakby z rzeczy, jej komentarz jakby zawierał też to, że ona po prostu pracuje. I też trudno porównywać sytuację osoby, która idzie do pracy i na przykład widzi dziecko potem 2-3 godziny. Podejrzewam, że też bym wtedy spała z Antkiem. No ja jestem cały dzień z nim. Antek dzisiaj na przykład wstał o 6:40, mój mąż wróci mniej więcej między 17 a 18, może do domu dzisiaj. Czasami wróci wcześniej, czasami później, ale ja jestem z nim cały dzień tylko sama. Nie ma dziadków, cioci i innych rzeczy, więc... innych osób, nie innych rzeczy oczywiście. Więc jakby ja jestem z nim w 100% sama, więc... jakby ja znajdę masę okazji w trakcie dnia, żebyśmy się mogli jakby fizycznie i poprzytulać, żeby czuł po prostu komfort i bliskość moją. Dlatego nie ma potrzeby, żeby w nocy jeszcze, wiecie, dodatkowo był przy nas. Dlatego mówię, że sytuacje są nigdy nieporównywalne, bo będą osoby, których, nie wiem, tatusiowie wyjeżdżają na długo i to zawsze będzie inaczej wyglądać niż na przykład w domu, w którym tata, nie wiem, pracuje w domu, jest na co dzień, wraca wieczorami, no... naprawdę jest masę sytuacji, każdy dom jest naprawdę inny. Myślę, że sporo osób odbiera sobie po prostu radość bycia mamą, bycia tatą, myśląc, że są złymi rodzicami, dlatego że, nie wiem, ich dziecko płacze, a innych dzieci nie płaczą. A uwierzcie mi, za drzwiami naszych sąsiadów dzieci tak samo płaczą i nawet te osoby, które na forach, w komentarzach piszą, że nie wiem, ich dzieci są cudownymi aniołkami noszonymi. Oczywiście, na przykład moje dziecko rzadko płacze i mogę tak powiedzieć, że ma taki charakter pewnie, że nie jest osobą, nie jest dzieckiem płaczliwym. Ale no, zdarza się na przykład, że 5 minut ma focha na zasadzie, że ja chcę tą zabawkę i już wpada potem, wiecie, w takie mini histerie, że... próbuję po prostu wymusić, no i oczywiście możemy do tego podejść na zasadzie dać, no ale czy wtedy nie wylądujemy, wiecie, z dzieckiem rzucającym się na środku hipermarketu, czego to jest dla mnie zawsze, wiecie, taki obraz, do którego ja bym chciała nie dążyć. Oczywiście może się okazać, że mimo wszystko moje dziecko się rzuci na środku marketu, ale podejrzewam, że nie będę z tego robić cyrku i tak nie ulegnę, bo taki mam charakter po prostu. No. Wszystko zależy od naszego podejścia, no ja uważam, że dziecku trzeba świat tłumaczyć i dawać jakieś... w miarę ogarnięte reguły, żeby dziecko wiedziało, że jednak ten świat wokół niego nie jest na zasadzie wszystko dziecko co chcesz to jest wokół dla ciebie i nie wiem, wsadzaj rękę do kontaktu, ale uważaj, uważaj. No i co, właśnie, jak dziecko chce włożyć rękę do kontaktu i odsunę go, a on tak bardzo chce i płacze, no to co, mam mu pozwolić? No wiecie, jakby są pewne momenty i... no mówię, dla mnie jest oczywiste to, że dzieci płaczą i uważam, że może czas to zmienić i może czas, żebym też ja Wam czasami pokazała i nie wycinała tych fragmentów, kiedy dziecko płacze, bo myślę, że sporo mam wpada potem po prostu najzwyczajniej w kompleksy, że są gorszymi mamami, bo po prostu ich dzieci płaczą. A to nie jest też tak niczego, nic złego, tak moim zdaniem oczywiście. I kończąc, naprawdę dziękuję Wam za to, jak przyjęliście te dwa filmy, bo musiałabym być ślepa, nie widząc ilości kciuków w górę i naprawdę pozytywnego odbioru wiadomości. Ja nie mówię, wiecie, że to są złote rady i jak się tego zastosujecie. Nie, po prostu dzielę się swoimi przemyśleniami, tym jak to u nas działa. Może u Was zadziała, może nie, może warto spróbować, może nie, ale uważam, że warto się dzielić swoimi przemyśleniami i warto naprawdę akceptować inne osoby, bo nawet jeżeli ktoś ma inne poglądy, czasami możemy coś podpatrzeć, albo się nauczyć, albo coś zmienić. Dlatego tak jak zawsze Wam mówię, szanujmy też inne mamy, nawet jeżeli mają zupełnie inne poglądy od naszych. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i dziękuję, bo po prostu zawsze się boję trochę publikacji w miarę kontrowersyjnych filmów, chociaż to nie powinny być kontrowersyjne filmy, dla mnie to są oczywiste filmy, bo każda z nas kiedyś skończy karmić, każda kiedyś, mam nadzieję, przestaje spać z dzieckiem. Dużo osób z Was pisało mi, mam w ciąży, że chcecie po prostu, żeby dziecko spało osobno i się cieszycie z tego filmu. Dobra, moje się właśnie obudziło, także naturalnym cyklem przerywamy nagrywanie. No i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!